Lech, Czech i Rus. Dorastali w zgodzie i przyjaźni, ale pewnego dnia zrozumieli, że na ojcowiźnie nie starczy dla wszystkich miejsca. Pożegnali się i każdy z nich wyruszył w swoją stronę, aby założyć swoje własne osady. Rozstając się, obiecali sobie, że kiedy czas przypurczy siwizną ich skronie, ponownie się spotkają. Lech wyruszył na północ, Rus na wschód, a Czech na południe. Wędrowali wiele dni, zanim znaleźli dogodne miejsca do założenia swoich osad. Wykarczowali lasy, zbudowali zagrody, założyli rodziny. Czas szybko płynął i pewnego dnia Lech spostrzegł, że na jego głowie pojawi się coraz więcej siwych włosów. Przypomniał sobie wtedy obietnicę, którą złożyli sobie z braćmi. Tak, to już czas wyruszyć na spotkanie. Niech nas Bogi prowadzą. Przygotował swoją drużynę do dalekiej drogi i wyruszył w nieznane, ufając, że uda mu się spotkać z braćmi. Drugiego dnia, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, zobaczył na horyzoncie zastęp jeźdźców wyraźnie zmierzających w jego kierunku. Lech, zaprawiony w bojach, wydał rozkazy i z napiętymi łukami czekał na przybyszu. Nagle z drugiej strony zobaczył kolejny oddział zmierzający w jego kierunku. Czyje to oddziały zapuściły się w moją ziemię? Czy przyjdzie mi walkę stoczyć na śmierć i życie, zanim spotkam się z moimi braćmi? Przemknęła myśl jak błyskawica, ale już po chwili otrząsnął się z ponurych myśli i wspólnie ze swoją drużyną stanął w gotowości bojowej. Tymczasem oba oddziały zbliżyły się już na odległość strzału. Na czele każdego z nich jechał widać doświadczony wojownik. W tych postaciach dostrzegł lekkość jakby znajomego, jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które jednak uleciało. Gdy zobaczył wycelowane w siebie napięte łuki gotowe do strzału, wtem gdy napięcie ściągnęło z zenitu, ściągnęła twarz Lecha i pogodziła się, a on sam gorączkowo wyskoczył z konia i rzucił się biegiem w kierunku przybyszu. Cześć, Rus, bracia mojej miłości. Poznaję. Na te słowa wojowie opuścili łuki i ze wzruszeniem wpatrywali się serdecznemu powitaniu braci. W miejscu spotkania ustalono ogniska i do późna w noc opowiadają nie było końca. O bitwach, jakie stoczyli, o swoich poddanych, o żonach, dzieciach i wnukach i tęsknocie. O tym, co było i o planach na przyszłość. Aby uczcić to niezwykłe spotkanie, Lech postanowił, że w miejscu, gdzie do niego doszło, założy osadę i nazwie ją Poznań od krzyku, jaki wnieśli bracia, gdy się zobaczyli. A miejsce tego nadawało się wybornie. Rzeki opływające wyspę zapewniały bezpieczeństwo. Niedaleko wiódł trakt, które wędrowali podróżujący, a lasy w okolicy pełne były zwierzyny. I tak powstał Poznań, w którym później Mieszko przyjął chrzest i który z biegiem lat rozwinął się w wielkie miasto. Ale to już pewnie zupełnie inna historia. Jeśli chcesz ją poznać, zapraszam na spacer po Ostrowie Tumskim, miejscu, gdzie rozpoczęła się ta historia. W tych postaciach dostrzegł Lech coś jakby znajomego. Jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które jednak uleciało, gdy zobaczył wycelowane w siebie napięte łuki gotowe do strzału. Wtem, gdy napięcie sięgnęło zenitu, ściągnięta twarz Lecha rozpogodziła się, a on sam gorączkowo zeskoczył z konia i rzucił się biegiem w kierunku przybyszu. Czech, Rus, bracia moi najmilsi, poznaję was. Na te słowa wojowie opuścili łuki i ze wzruszeniem wpatrywali się serdecznemu powitaniu braci. W miejscu spotkania rozpalono ogniska i do późna w noc opowiadaniom nie było końca. O bitwach, jakie stoczyli, o swoich poddanych, o żonach, dzieciach i wnukach i tęsknocie. Tym, co było i o planach na przyszłość. Aby uczcić to niezwykłe spotkanie, Lech postanowił, że w miejscu, gdzie do niego doszło, założy osadę i nazwie ją Poznań, od okrzyku, jaki wznieśli bracia, gdy siebie zobaczyli. A miejsce do tego nadawało się wybornie. Rzeki opływające wyspę zapewniały bezpieczeństwo. Niedaleko wiódł trakt, którym wędrowali podróżujący, a lasy w okolicy pełne były zwierzyny. I tak powstał Poznań, który później Mieszko przyjął chrzest i który z biegiem lat rozwinął się w wielkie miasto. Ale to zupełnie inna historia. Jeśli chcesz ją poznać, zapraszam.
na spacer po Ostrowie Tulskim, miejscu, gdzie rozpoczęła się...